Jak rzymski katolik, któremu zależy na czci i szacunku dla Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jak ma rozmawiać swoje prawa parafii z proboszczem, który ma u siebie żydowskie naudokumenta, jakie mam mieć argumenty, fakty na to, żeby po prostu zlikwidować z parafii. Jeżeli takie coś jest, no to tak. Ksiądz, przywróć mi, nigdy nie przywróci Komunii Świętej na kolanach tego gestu, jeżeli inaczej przyjmuje się ciało Pańskie na rękę. Umanamente impossibile. Po ludzku mówiąc, niemożliwe. Umanamente. Po ludzku mówiąc. Perché questo fenomeno è molto triste nella Chiesa, perché è un gruppo che ha guadagnato abbastanza poteri dentro della Chiesa, fino in Vaticano. Gdyż grupy te otrzymały bardzo dużo, mają bardzo dużo władzy, otrzymały bardzo dużo przywilejów i są bardzo silne i wpływowe także i w Watykanie. Una lobby impressionante. To jest prawdziwie zaskakujące lobby. I qui i diffondono questo tipo di stile ecclesiale liturgico completamente protestante. I oni promują styl liturgiczny, liturgię zupełnie sprotestantyzowaną. E una dottrina doctrinalmente quasi io direi eretico. A od strony doktrynalnej tego co głoszą, to jest prawie że herezja. Perché uno dei più fondamentali principi del Neocato Combinato è lo seguente, che con il tempo di Costantino, quando la Chiesa ha ricevuto la libertà, è cominciata una ruptura sostanziale con il tempo precedente, secondo loro. Gdyż są oni prawie że heretyczni, głoszą poglądy prawie że heretyckie, których jakby takim kluczowym zasadą, kluczowym punktem jest to stwierdzenie, że razem ten przełom konstantyński, w którym kiedy cesarz Konstantyn uznał religię chrześcijańską, był prawie że substancjalnym zerwaniem pomiędzy wcześniejszym kościołem przedkonstantyńskim a pokonstantyńskim. I secondo loro questa ruptura, questo con Costantino la Chiesa è entrato in un continuo stato di degradazione teologica, spirituale e liturgica. I po tym konstantyńskim przełomie, konstantyńskim zerwaniu, Kościół wkroczył w epokę degradacji od strony duchowej, liturgicznej i doktrynalnej. I arrivato i soltanto il Concilio Vaticano II, secondo loro, avrebbe ci portato di nuovo la luce. I dopiero Sobór Watykański II, dopiero on przyniósł nam prawdziwe światło. Così loro dicono tutti 1700 anni la Chiesa vissuta in un certo tempo di tenebre. A zatem Kościół przez 1700 lat żył w jakimś cieniu, w jakichś ciemnościach. I loro, il Neocato Combinato, dicono loro hanno la vocazione, il carisma di ripristinare la vera Chiesa, il vero tempo della luce, che erano prima di Costantino. I oni mają tą ideę z tymi licznymi powołaniami, że oni teraz wprowadzą właśnie tą erę, tą epokę prawdziwego Kościoła, a więc Kościoła przedkonstantyńskiego. Ma historicamente queste affermazioni è un puro mito. Ale te supozycje, ten sposób widzenia sprawy jest najczystszym mitem. Nemmeno storicamente è vero. Nawet z punktu widzenia historycznego nie jest on prawdziwy. Perché non possiamo osservare nessuna ruptura doctrinale liturgica dal fine del terzo secolo al quarto secolo dei padri della Chiesa. Per esempio,
un padre della chiesa che era più tradizionale possibile era Sant'Atanasio. Gdyż w tym okresie, między tym okresem przed i po konstantyńskim, nie obserwujemy żadnego rozłamu doktrynalnego czy liturgicznego. Najlepszym tego przykładem jest ojciec Kościoła, którego moglibyśmy obdarzyć tytułem najbardziej tradycyjnego, konserwatywnego, Atanazy. Sant'Atanasio è cresciuto nella sua infanzia e nella sua gioventù ancora durante il tempo delle persecuzioni, prima di Costantino. Święty Atanazy został wychowany jako dziecko, jako młodzieniec w okresie, kiedy Kościół był jeszcze prześladowany. I quando lui è divenuto vescovo alcuni anni dopo la svolta costantiniana. I kiedy Atanazy został biskupem kilka lat po owej wolcie, po owym konstantyńskim przewrocie, ha vissuto fino al quasi alla fine del IV secolo. I żył prawie do końca IV wieku. È morto 373. I umarł w roku 373. Diciamo 60 anni dopo la svolta costantiniana. A więc 70 lat po przewrocie konstantyńskim. Ma in tutti i suoi omilii i tutti i suoi scritti lui sempre sottolineava: io ho conservato tutta la pietà, la liturgia, il pensiero teologico come io ero insegnato da bambino e da giovane. I podkreślał w swoich homiliach, w swoich przemowach, w swoich dziełach, że ja przekazuję to, co otrzymałem w swojej pobożności, w swojej liturgii, w sposobie swojego myślenia, to, czego nauczyłem się jako dziecko. Così il Sant'Atanasio ha detto che non c'era stata nessuna ruptura tra prima di Costantino e dopo. A zatem święty Atanazy jaśnie wykazuje, że nie było żadnego zerwania, żadnego rozłamu pomiędzy epoką przed i po konstantyńską. Lo stesso i altri padri, come Sant'Ilario, Sant'Ambrogio, lo stesso. Podobnie twierdzą inni ojcowie Kościoła, jak święty Hilary czy święty Augustyn, przepraszam, Ambroży. E questi fatti già, come se io direi, disfacciano tutta la teoria del neocatecumenato completamente. I te argumenty, mogę to powiedzieć jasno, one zupełnie rozbijają to, co twierdzi neokatechumenat o owym rozłamie konstantyńskim. Forse questo è sufficiente, perché su questo tema possiamo parlare ore intere. Może to niech wystarczy, ponieważ co do tego tematu moglibyśmy całymi godzinami rozmawiać.